W 2018 roku do polskiej ustawy o CIT zostało wprowadzone ograniczenie, które uniemożliwia firmom odliczanie pełnych kosztów nabycia pewnych kategorii usług i licencji od podmiotów powiązanych. Właśnie trwa zamykanie pierwszego roku obowiązywania tych limitów, czyli 2018, i pojawia się bardzo wiele pytań, czy kwoty powyżej wyznaczonych ustawą podatkową limitów można jakoś uratować. Otóż jest taka możliwość. Ustawa CIT-owska mówi o tym, że jeżeli podatnik posiada decyzję szefa KAS potwierdzającą poprawność sposobu wyliczenia kosztów tych usług czy licencji, które są limitowane, to wówczas może odliczyć całą kwotę. Co zrobić, żeby uratować jeszcze 2018 rok dla tych firm, które decyzji APA dzisiaj nie posiadają? Otóż również ustawa o CIT mówi o tym, że jeżeli podatnik uzyska APA, czyli uprzednie porozumienie cenowe, do końca 2019 roku, będzie mógł wstecznie rozliczyć koszty wcześniej limitowane za 2018 rok. Jakie są warunki? Otóż dzisiaj obowiązujące przepisy o uprzednich porozumieniach cenowych mówią, że szef KAS ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku firmy o wydanie takiej decyzji. Zatem, żeby oczekiwać racjonalnie, że taka decyzja zostanie wydana do końca 2019 roku, firmy muszą złożyć wniosek o APA najpóźniej do końca czerwca 2019 roku. Czasu wydaje się być całkiem sporo, jednak przygotowanie wniosku o APA to proces trwający kilka tygodni i zależy od tego, jak dobrą dokumentację podatkową dla przedmiotowych transakcji już firma posiada. Dlatego warto rozważyć jak najwcześniejsze, jak najszybsze rozpoczęcie rozmów wewnętrznych na ten temat i prac z tym związanych po to, żeby zdążyć podjąć decyzję, przygotować wniosek i złożyć go do końca czerwca bieżącego roku.